Dzisiaj będziemy szykować nową furę pod drift, będzie to Dodge Viper, bo już tutaj widzowie na streamie mi podpowiedzieli, że to będzie fajna sprawa. Od jakichś 10 minut myślimy, jaki tutaj samochód nowy zrobić i powiem wam, mam masę samochodów w moim garażu i dużo z nich to tak naprawdę już są driftowozy, nie? ACR, GTS, tu mam dwa takie skopiowane, do którego bierzemy? Bo tu jest ACR, GTS, GTS to taki chyba zbyt nowy jest, nie? Jak będziemy dzisiaj drifty robić, znaczy trenujemy drifty, robimy nowy driftowóz i ogólnie, ale posłuchajcie tego gnoja, posłuchajcie, jak on brzmi. Jaa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 
No jak traktor, dokładnie, jak jakiś stary diesel. Albo jakbyś jechał rowerem przy jakimś takim płocie i patykiem uderzał o szczebelki tego płotu, wiecie o co mi chodzi, nie? To taki dźwięk jest, takie, wiesz, uderzenia. Czy to będzie driftować? Wiecie co, Vipery w Fordzie, wbrew pozorom, są dość przyczepne, jak się je tuninguje. Ale spoko, my zrobimy sobie taki tuning, żeby on nie był przyczepny. Powiem szczerze, nie wiem, jak to będzie latać, bo nigdy tego typu samochodu nie robiłem. Z tak długą maską chyba. Nie pamiętam, żebym robił Vipera, albo coś podobnego. Więc no, może być interesująco, spróbujemy. Siema Aisha, siemaneczko, siemaneczko wszystkim na czaciku. Idziemy tuningować gnoja. Ekstra, dobra, wchodzimy do chaty. No i co robimy, gościa? To będzie kolejny samochód driftowy, no, w moim garażu. W sumie Viper jest w formule nie, w formule driftowej jest Viper driftowy, macie go? I to jest ponoć najlepszy w ogóle driftowóz w grze do nabijania punktów, jak się gra na padzie, zwłaszcza. Tutaj da się właśnie w Fordzie fajnie glebać samochody. W The Crew 2 dużo teraz gram i powiem wam, że tam nie można aż tak fajnie glebnąć jak tutaj. Dajemy sobie tutaj, no musimy ulepszyć tutaj 400, no 420 koni mechanicznych, to jest za mało jak na standardy Ford do driftowania, zwłaszcza że mamy bardzo szeroki kapeć w standardzie tutaj i do tego jeszcze daliśmy sobie takie lepsze kapcie. Tutaj nie mamy żadnej sprężarki, ani turbosprężarki, ani odśrodkowej, ani żadnego kompresora, nic nie mamy. Samochód jest, no to jest wolnossący, nie? I mamy teraz po tuningu 736 koni mechanicznych. No i tak mam... I tak się zastanawiam, czy on zerwie dobrze na tych szerokich kapciach z tyłu, bo jednak naprawdę ten kapeć bardzo, bardzo szeroki. Jak ktoś to zrobił? W ogóle zobacz, jakiś taki... Kto to zrobił? Muszę zobaczyć. Mamy jakieś takie napisy arabskie, nie wiem, czy to arabskie, czy nie arabskie. Super. Tu nie musimy już obracać, mamy sobie... Ej, no dobrze to wygląda! Po Polsce takie chyba nie jeżdżą Vipery, co? Więc niech będzie, że z Dubaju. No dobra, to teraz możemy sobie dać tutaj z boku. Ła, ale zajebisty pasek! To będzie doskonale pasować na tego Vipera, dawaj go na maskę. Ja coś takiego zrobię, jak chcecie to możecie sobie tam robić co innego. Podoba mi się ta naklejka, ja bym jeszcze ją z boku dał. I zobaczmy. No tak, dźwięk to już wiemy, że będzie spoko. Obejrzyjmy furę dookoła. Nie siedzi tak, nie? Nie siedzi za bardzo. Trochę za mało siedzi. Jeszcze można by było go trochę obniżyć, ale podejrzewam, że to jest max. Na razie bez żadnego tuningu takiego. Zobaczymy, czy to w ogóle mocy jest wystarczająco. Jak to brzmi? Hi!
Mocy chyba dość. Tylko biegi trzeba skrócić. Ale mieli skurczybyk. Dobrze jest, mówicie. No dobra, to teraz szybki tuning. Może byśmy spróbowali... O kurde, co tu z biegami? Wiedziałem, że coś za długie te biegi. Czy będę sprawdzał gotowe malowania dla samochodów klubowych? Musimy ustalić, które samochody są klubowe, nie? No i tutaj nic się nie zmieniło, no nie glebną mocniej, nie? Tam jeszcze trochę japa jest z przodu. Ależ to brzmi, kurwa! To będzie najlepszy, najlepiej brzmiący samochód i driftowy, jaki mam chyba. Najlepszy będzie. Jak on brzmi, kuźma! Piłujemy gościa. Ej, dobrze lata. Powiem wam, że te kapcie szerokie. Jednak 700 koni mechanicznych wystarcza. Tutaj jest bardzo duży silnik, więc moment obrotowy też jest duży i da radę te koła ukręcić, nie? Gdyby to był jakiś mniejszy silnik, taki powiedzmy 3-litrowy, no to byłoby mu ciężej, dławiłby się po prostu. A tutaj... tutaj nie ma gadania, chłopie. Ale lipa, to mi nie wyszło. Ej, fajnie jest, nie jest źle, da się przyzwyczaić. Myślałem, że będzie dużo gorzej tym driftować. Zdecydowanie. Czyli tablicę trochę niżej dać, tak? Bo tam nie dałeś przecinka, myślałem, że tu chodzi o tablicę. Możemy spróbować, może będzie trochę... trochę niżej, może będzie trochę lepiej, nie? Bo faktycznie coś tak ją przycina, jak się... jak tak patrzymy na samochód od tyłu i tak trochę od góry, nie? Nie wiem, no. Zaraz zobaczymy. Jak to lata! Znaczy, wiecie co? To nawet nie ma znaczenia. Pewnie któryś samochód z moich driftowych jest lepszy od tego, nie? Ale to nie ma znaczenia, bo on brzmi fantastycznie i po prostu Michał się cieszy za każdym razem, kiedy dobrze ci wyjdzie drift. Wiesz, tak podwójnie, bo to nie dość, że dobrze brzmi, to jeszcze fajnie lata, nie? Wystarczająco dobrze, żeby się tym fajnie bawić. Mało brakowało. Golfinę wyprzedzamy. Golf trójkę wyprzedza Viper na drifcie, nie? Wyobrażacie sobie w rzeczywistości? Jedziesz sobie golfem do Lidla, po jakiegoś karpia, albo po, nie wiem, po bułkę, a tu cię wyprzedza driftem Viper z takim, z taką rejestracją klubową. Ja bym się, chłopie, zatrzymał i zastanawiałbym się przez chwilę, co się właściwie wydarzyło, nie? Dzięki, Kuboj, za piątala, trzymaj się. No i chyba się trochę dogadaliśmy, nie jest źle, ale gdzie ten dym? Gdzie ten dym? Ja i tak się cieszę, że w grze nie mamy już śniegu. No ale czasami od czasu do czasu jak popada, to też jest takie, poczekam aż ten deszcz przejdzie i tyle, nie?
Kiedy będzie jazda przepisowa? Spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Grzeczne autko, nie? Potulne. Udało się je okiełznać. Trzeba było kolczatkę założyć na szyję. Ale słucha się, jest dobrze. W ogóle, nie wiem czy wiecie, we wszystkich prawie Viperach, jak naciskacie hamulec, to zobaczcie, świeci się też na czerwono to logo, nie? To jest takie dość charakterystyczne dla tej linii modeli. Fajne są Vipery. I to tak, wiesz, ładnie brzmi Viper, nie? Viper. Już nie jest jakaś tam Mazda. Nie jest jakaś tam Honda, tylko to jest Viper. Viper jak, albo Corvetta. Corvetta. To fajnie brzmi, a nie jakieś tam Honda. Volkswagen. To jest Viper. Amerykańska myśl techniczno-technologiczna. O Boże. Najlepiej brzmi Passat? Tak, zwłaszcza na zimnym i w dieslu, nie? Jak ciągnik. Wiecie co bym chciał zobaczyć? Tak patrząc na świat YouTube'owy, chciałbym zobaczyć jak driftuje Drift Patriot w Fordzie Horizon 4. Czy by sobie dał radę ogarnąć tę grę, bo ona jest taka trochę dziwna do driftowania. To nie jest jak Assetto Corsa, że tam driftujesz tak jak w rzeczywistości. Tutaj do tego trzeba się trochę tak przyzwyczaić, nie? To jest drifter z realnego świata. Chciałbym zobaczyć jak on sobie tutaj by poradził. Czy dałby radę ogarnąć Fordzę? Jak myślicie, dałby radę? Czy przyjąłby takie wyzwanie? Bo on w Assetto Corsie driftował. Wiemy, że ma dostęp do fajnej kierownicy. Nie? No i w rzeczywistości driftuje. Ja bym chciał zobaczyć, jak on sobie by poradził tutaj w grze. Myślicie, żeby dał radę? O, jest dym! Kurde, droga wyschła. Opony rozgrzane. Teraz tak. O, nie pykło. Tutaj ten zakręt taki dziwny, bo on ma kilka szczytów. Nie wiadomo jak się do niego ustawić ładnie. No i jest dymek i o to chodzi. Ależ ładnie to brzmi, haha! Jak ciągnik, nie? No i co, mamy driftowy, tylko musimy sobie pojechać tą tablicę trochę zmienić, nie? Dać ją chyba niżej, albo damy sobie może polską tablicę. Zrobiłem Vipera driftowego i powiem wam, że bardzo przyjemnie się tym driftuje. Nie spodziewałem się, myślałem, że ten taki długi przód i ta, można powiedzieć, kabina dość, no tak bardziej z tyłu, nie? Że będzie się tym gorzej driftować, ale jest fajnie. Nice. No dobra, chodźmy na chatę, poprawimy tę rejestrację, albo dajmy inną. Kosiarka to jest? Gdzie kosiarka, człowieku? Czekajcie, ja sobie tylko muszę tą muzykę wyłączyć. Ładnie to brzmi. Pyk, dobra, wchodzimy do garażu. Poszło z 10 banów na czacie. No, jest jak jest, dobra.
Tutaj jeśli chodzi o osiągi, tuning, wszystko fantastycznie. Tutaj tylko dodamy sobie, poprawimy tę naklejkę z tyłu, nie? Zobaczmy. Czyli co, ona, patrzcie, jak teraz patrzymy tak centralnie na tył samochodu, nie? To rejestracja wydaje się być w porządku, ale gdy patrzymy od góry, to wydaje się, że jest trochę za wysoko. I to wiecie co nam robi taką iluzję? Zobaczcie, że to miejsce na tablicy rejestracyjną, ono jest tak trochę wklęśnięte, nie? Jak patrzymy odrobinę od góry i mamy to malowanie moro, to tablica wydaje się być trochę za wysoko, nie? Gdybyśmy mieli tam, możemy w sumie coś takiego zrobić. Spróbujemy zrobić to miejsce, gdzie jest tablica, na przykład w kolorze czarnym. I myślę, że nie będzie takiego dziwnego efektu, jakby tablica była za wysoko. Nie? No. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Czy możemy tu zrobić jakąś taką... Może tutaj jakiś gradient damy, czy coś takiego? Nie, to nie będzie dobrze wyglądać. Na czarno to walniemy może, nie? Coś takiego może dajmy. Zmniejszymy wielkość. Damy tutaj. O, coś takiego. Coś takiego, myślę. Kurde, nie ma takiej idealnej naklejki, żeby to pokryć dokładnie, nie? Ale już chyba będzie to lepiej wyglądać niż jak było. Mam nadzieję, że nie będzie takiej dziwnej iluzji, jak będzie patrzeć od tyłu na samochód, nie? A, zobaczymy. Dobra, mamy i teraz to... Czekaj. Cut. O, coś takiego. No i mamy taką tablicę i ona troszeczkę chyba za duża jest, nie? Spróbujmy dodać jeszcze coś innego. Może dajmy, może spróbujmy polską tablicę dać jakąś, którą ta mi się podobała. Klagu zrobił. Ładnie wygląda, ładna jest. Takie stuprocentowe, taki stuprocentowy logotyp, nie? Po prostu naniesiony na tablicę, ale polska. Ładnie, ładnie. O, i ta chyba będzie je lepiej pasować, bo jest odrobinę węższa od tej dubajskiej. A, to wygląda super. To mi się podoba, tą dubajską muszę wywalić. Fajna jest, tylko nie pasuje akurat w tym aucie, nie? Bo tutaj, zobacz, tutaj nic nie nachodzi na boki. Jest dobrze. I tak jak będziemy w jeździe dowolnej, to to nie będzie wyglądało super, ale wow. Kurde, zajebisty ten Viper, nie? Trochę jeszcze tego napisu tu z boku nie widać. Może byśmy go walnęli na inny kolor. Kolor, kolor, kolor. Position, czekaj, jak to było? A gdzie tu jest kolor? Nie ma koloru, a nie można tego pomalować. Ej, no to dziwne. No dobra, to przesuniemy to po prostu. Na przykład gdzieś tutaj. I takie proste malowanie, no na szybko zrobiłem. Piękna sprawa. Jak wpisałem rejestrację 1% klub, wiesz co, po prostu 1P klub i wyskakuje taka rejestracja, nie? Mamy swój taki tutaj hashtag. Dajesz sobie tutaj. Wyszukujesz i tutaj masz ten hashtag 1PC lub na przykład, nie? Albo 1P klub przez C i masz zrobione, nie? Jak przesuwasz, to masz kolory. Dobra, spoko. Zaraz zobaczymy jeszcze z tymi kolorami. Ale patrz, nie ma teraz. Change position. Highlight. Może tego, tej naklejki nie można kolorować, nie wiem. Kliknij w naklejkę i daj X. Nie działa. Jak daję X teraz, to mogę tylko ją wyciąć, nie? Wcześniej była taka opcja, na przykład
dla czegoś tam. Czekaj, co ja tu miałem? Aha, taki logotyp był. Chyba, że podczas nakładania tylko można. Poczekaj, na przykład jak damy sobie to logo, no to je będziemy mogli robić. A faktycznie, dobra, wiem, o co chodzi już. Nie strzeliłem na początku. Czyli jeszcze raz. Pozycja. A faktycznie jest. Wszystko gra. Wszystko gra. Dobra. No to nie strzeliłem. No co, może w kolorze felg? O. Czegoś tu jeszcze brakuje. Pomyślę, co by tu zrobić. Na biało. Trochę się to miesza wszystko tutaj, nie? Różowy też nie pasuje. Pomarańcz chyba. I z drugiej strony. Pięknie. Jasne się ma, Kubuś. Witam cię ponownie. Dzięki za donacik. Dobra. O, tutaj mam te wszystkie naklejeczki. I tu możemy jeszcze z tej strony dać coś takiego. Fajnie, żeście porobili te logotypy i naklejki. Zajebiście. Naprawdę, dzięki wielkie. Teraz można przystrajać swoje auta, czy nie? Chyba, że damy to gdzieś tutaj z tyłu. Żeby nie było tak jakoś dziwnie. O, coś takiego. Ja pierdziele, patrz, te pasy są genialne na górze, nie? Jak to wygląda, strasznie mi się to podoba. I akurat pasuje do tego Vipera taki pasek. Ekstra, ekstra. Jeszcze 500 plus brakuje. Jaki był największy donate w historii twojego kanału na YouTube? O, już nie pamiętam, ostatnio ktoś 1000 zł naraz wrzucił na superczacie. To był, nie pamiętam jak ta osoba, nie wiem skąd ta osoba się wzięła nawet. I chyba nawet teraz nie ma. To był jakiś kurde kozak. Normalnie 1000 zł, ja nie wierzyłem widzom, myślałem, że mnie w ciula robią, nie? Gościu był, a potem się zmył. To pokaż. Tablica w krawędzi w dolnym rogu? Dzięki za to. A chyba chodzi ci o przód, tak? Nie, tutaj nie będzie to pasować chyba. W tym Viperze. Dzięki za donating. Ej, no i zaczęło padać. Ja nie będę chyba podczas burzy driftował. Za ślisko jest. Oh my god. Brakuje mojej twarzy od Macieja, tak? Nie no, na tym. To jest zbyt ładny samochód. Może zrobimy sobie kiedyś jakąś furę taką dla jaj do driftu. Wtedy to tak. Ale piękna jest ta fura. To będzie moja chyba zlotowa fura dzisiaj. Będziemy, nie no, zmienię, wezmę coś innego, no. Ale podoba mi się to malowanie, ja pierniczę. Sorry, że się tak podniecam, ale po prostu jest. Świetne są te pasy, bardzo mi się podobają. Naprawdę, genialne to jest. Dobra, idę na zwykłą mapkę, bo tutaj nie ma gdzie driftować. Deszcz zaczął tu padać, chodźmy stąd. Fortune. Idziemy do Wielkiej Brytanii. Pyk. Jakiś Merol na klubowy pojazd. Mamy Merola na klubowy pojazd. To jest przecież 6x6 G klasa. No. O, teraz tutaj nie ma już deszczu. Tu już przeszedł. Tu już możemy sobie podliftować. Polatam jeszcze chwilę i zaraz robimy spotkanie. Zaraz robimy spotkanie, będziemy dzisiaj jechać konwojowo. Przepisowo. Tak jak było według planów. Uuu.
Ja wam powiem, że Fortune Island jest fajny do driftu, ale jednak co standardowa mapka, to standardowa mapka. W ogóle mówię wam, teraz dużo gram w Decru 2 i tak porównując sobie świat z Forzy do Decru 2, to w Decru 2 jest wszystko tak jak w jakiejś taniej grze na telefon, nie? Ten świat tak zrobiony, tak wszystko losowo powstawiane na tą mapkę, a w Forzie, Forzie to jest tak przemyślane to wszystko, nie? Wiadomo, że ten świat jest mniejszy i przydałoby się, żeby było jakieś DLC do czwórki, jeszcze takie, wiesz, że rozszerzenie mapowe czy coś takiego. Skoro Forza Horizon 5 ma się pojawić w 21, to wypadałoby, żeby coś tutaj się jeszcze pojawiło, nie? Jakieś rozszerzenie mapowe. Będziemy musieli w Motorsporta grać nowego, na nowych konsolach. Ale ciekawe, czy grafika pójdzie mocno do przodu na Xbox Series X. Jak myślicie? No, myślę, że będzie lepiej ta Forza Motorsport wyglądała i tak samo piątka. Że będzie taki skok jakościowy. Ja na pewno kupię sobie Xboxa tego nowego. I no ma być wsteczna kompatybilność, więc pewnie Forza Horizon 4 też będzie na tym nowym Xboxie. I może w związku z tym do Forzy zostanie dodane jakieś wielkie DLC, nie? Do czwórki. I potem będzie zapowiedziana dopiero piątka. To by było w sumie całkiem prawdopodobne posunięcie ze strony Microsoftu, nie? Ciągle dodaję jakieś tutaj samochody nowe, ale takiego typowo rozszerzenia mapowego to jeszcze nie ma. Ani zapowiedzianego, ani nic, nie? Kraina lodu dodana? No, w sumie Fortune Island to jest taka kraina dla drifterów typowo, więc dla nas. I no, wyszli naprzeciw oczekiwaniom graczy, nie? Tworząc tę krainę. W trójce nie było za bardzo takich fajnych miejsc do driftu. W czwórce jest zajebiście dużo miejsc do driftu i takich fajnych. Miasto jest spoko do driftowania. Jeszcze te zakręty tak porobione, żeby właśnie dobrze się tu bawić, nie? Driftując. No już nie powiem o Fortune Island, tylko no już żeśmy dużo pograli w tę Fordzę. Żeśmy ją na wszystkie sposoby rozegrali. Chyba. I wypadałoby, żeby było coś więcej, nie? Może jakby była taka takie rozszerzenie mapowe wielkości tej podstawowej mapy i takie ciekawe. Tak dopracowane. Ło, byśmy się chyba wszyscy posikali, nie? Byłoby zajebiście. E63 na drift. Nie wiem, czy nie robiłem C60 trójki. Podoba mi się ten Mercedes bardzo. Jakoś nie driftowało mi się fajnie Mercedesami. One mają strasznie krótkie biegi w standardzie. Mają 7-biegowe skrzynie biegów przeważnie, albo i nawet 8-biegowe. Chyba GTR ma 8-biegową skrzynię biegów, ale nie dam sobie uba uciąć. No i ciężko to nieraz dostroić tak, żeby ładnie latało. Zwłaszcza, że na przykład Mercedes GTR jest takim autem dość przyczepnym w Forzie Horizon, nie? O, się pogniewał na mnie Viperek. No i tak to wygląda. Jak oceniacie w skali od 1 do 10
tego Vipera do driftu. Ja wam powiem tak z moich doświadczeń teraz, jak sobie nim driftuję, to jest super, no jest super. Dałbym mu takie 8,5/10. Troszeczkę czasami nie słucha się tak, jakbym chciał, ale poza tym jest super. 10, 8/10, 7, 8. No bo wy możecie co? Ocenić maksymalnie wygląd, nie? 7, 8. Osiem na 10, 4/10, czyli nie podoba się komuś. 9, Michał. 8, 4. 11/19. Czyli 6/10, 9. Drift King. Dobrze lata i powiem wam, że tak martwiłem się, że te opony będą zbyt przyczepne, bo jednak z tyłu mamy naprawdę szeroki kapeć. Plus jeszcze dałem takie bardziej przyczepne opony, ale to był bardzo dobry wybór, bo tutaj mamy ogromny moment obrotowy i mimo, że w cudzysłowie tylko mamy te 700 koni mechanicznych, to wiedziałem, że tutaj będzie moment obrotowy na tyle duży, że spokojnie podczas driftu da radę uciągnąć te opony. Zobacz na to! O kuźwa! Patrzcie, jaki fajny parking do zlotów tutaj jest. Ja go nigdy nie widziałem, a on jest dosłownie na widoku. Tu mamy jakąś taką chatkę. Ty, tu też jest parking! Ej, robimy tu zlota dzisiaj. Zobacz jak to wygląda. Fajnie pierdzi, nie? Na niskich obrotach. Ej, zobaczcie, jaki kozacki parking. Tyle razy pewnie koło niego przejeżdżałeś. Tutaj większość wyścigów się odbywa na tej drodze tutaj. Zobacz, jaki wyjebany parking. Nigdy tu nie byłem, nigdy się nim nie zainteresowałem. W okolicy tutaj parkowaliśmy nie raz, ale przy tym parkingu? Chyba nigdy. No bo musimy tu zajechać, koniecznie. No i tak wygląda Viperek, żeśmy go sobie stuningowali. Zrobiliśmy klubowe malowanie, no... takie, jakie dało się zrobić. Myślę, że interesujące. Nie chciałem takiego byle jakiego koloru dawać, takiego nudnego koloru, tylko chciałem dać coś takiego interesującego bardziej i zrobiłem wojownika. W sumie ten napis tutaj z boku chyba go wywalę i zostawię sobie tylko ten logotyp tutaj z tyłu, bo to ładnie wygląda, nie? Spoko! No i jest Viperek na drift. Chcieliście Vipera? Jest Viperek. Wszystkim widzom, którzy oglądają odcinek, bardzo dziękuję, że byliście na nim. No i zapraszam na kolejne na moim kanale.